Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek, w którym chciałem wam omówić zmiany na Kayo Perico, które pojawiły się w poprzednim tygodniu na dziesięciolecie GTA Online. W zasadzie w sumie, które jest już niedługo, bo 1 października. O matko, żeby wam to powiedzieć. Słuchajcie, ten napad tak zszedł na dół, ale z drugiej strony, mimo wszystko to jest... Nie ma aż takiej tragedii, bo dalej to jest miejsce, w którym można grać z CBB-u. Przecież chcą trochę Rockstar tymi zmianami zachęcić nas do gry w kooperacji. Jednakże moim zdaniem raczej nie przeniesiemy się na Kayo Perico, a raczej wrócimy, cofniemy się w czasie. Częściej będzie kasyno wybierane jak już, ale do tego przejdziemy. Paweł tutaj oczywiście robi sobie notatki, bo próbuje zapisać to wszystko, żeby to pojąć jakkolwiek, bo... Mówię tego chyba słowami, ciężko jest zrozumieć, co mieli tutaj oni na myśli. Widzicie, klika różne przyciski, jakie są, i zaznacza sobie tam w tabelce. My przez ten czas możemy przejść do tego, co tutaj się w zasadzie dzieje. Generalnie w samym Kayo Perico mamy 5 różnych łupów. Mamy panterę, mamy różowy diament, mamy obligacje, mamy naszyjnik oraz mamy te quille. Zmiany nie obejmuje pantera oraz różowy diament z tych głównych łup. Pantera tak jak była, czyli tam ma... Teraz to wam się w ogóle wyświetli, ile jest. Jak dobrze pamiętam, to chyba było na poziomie normalnym chyba z... 1 900 000 było. Na poziomie trudnym, że jest tam 10%, to nam ponad 2 100 000, to tam będzie wychodziło, czy prawie 2 200 000 za ten łup. Ale że pantera pojawia się, szczerze, nawet nie wiem, ile razy się pojawiło, może z 5 razy od premiery Kayo Perico. To jest łup, który szczerze się nie pojawia, tak naprawdę. Więc w sumie... praktycznie nie ma znaczenia, nawet mogliby zwiększyć tego wartość, bo ty mówię, to się tak rzadko pojawia, że naprawdę. Kolejną rzeczą, która się nie zmieniła, jest różowy diament. On normalnie na poziomie normalnym płaci 1 300 000. Co za tym idzie, na poziomie tam trudnym będzie płacił 1 430 000. No i teraz jesteśmy na tych wszystkich rzeczach, które się zmieniły. I ja mam ten łup, który był uważany drugi za najlepszy poza tym diamentem, czyli obligacje. Jak widzicie, obligacje dosięgła, nie wiem, deflację? Obniżka straszna. Bo one były za 1 100 000. Wtedy na poziomie normalnym 1 100 000. No teraz... No jak widzicie, są na poziomie normalnym za 770 000, więc mamy tutaj bardzo potężny zjazd. No było 1 100 000, no to teraz premia razy 10%. Teraz 10% był poziom ten wysoki, jak był. No to mamy 1 210 000. Tutaj w zasadzie mamy obniżkę o 330 000, to jest, nie, chyba 30% dosłownie. Ale zobaczymy sobie wszystkie te łupy. A potem przejdziemy też na wyspę, bo na wyspie też się to pozmieniało. Więc teraz wylosowało mi się to obligacje. Zresetuję napad i zobaczymy, co teraz następnego mi się wylosuje, ile będzie tam to warte. Pierwsza rzecz, która też nam się rzuci tutaj w oczy, mianowicie koszt przygotowania teraz wzrósł z 25 000 do 100 000. Także jeszcze mniej zarobimy na dodatek. Dobra, także już sobie tutaj dotarłem do naszej oto skrzyneczki, nie wiem, nadajniku. O kurde, nie w tą stronę. I zobaczmy, co teraz mi się wylosowało w piwnicy. To samo się wylosowało. Dobra, w takim razie... nie wiem, czy to będzie sens resetować w kółko te napady, żeby pokazać wam wartości bezpośrednio w grze, bo chciałem w taki sposób to wam pokazać, więc no opowiem wam, jak to wygląda po prostu, żebyście mieli taką świadomość. Więc w zasadzie w tym miejscu tutaj mówię, teraz się powyświetlają te wszystkie łupy i ile teraz to wszystko... jaką ma teraz wartość. Także naszyjnik z poziomu 1 000 000 wcześniej spadł teraz do poziomu 700 000. A tequila z 900 000 spada do 630 000. Czyli dosłownie każdy łup, jaki mamy poza diamentem, panterą, no i ewentualnie jeszcze plikami dam od razu, ale to on jest tylko i wyłącznie raz, więc można powiedzieć, że on jakby nie istnieje praktycznie. Spadły wszystkie łupy o 30%. To jest naprawdę żart, że to aż tak bardzo zleciało. Też kolejną rzeczą, która została zmieniona, mianowicie jest to, że teraz w schowkach jest znacznie mniejsza szansa na znalezienie najlepszego łupu, który możemy brać samemu, czyli koki, z tam 40% na 30%, jak pamiętam, to zleciało. A w schowkach, gdzie otwierane są we dwóch, a w schowkach w dwuosobowych szansa na właśnie na kokę wzrosła tam do 60%. Tym samym jeszcze kasa została właśnie tam zmniejszona z 80 do 40, żeby właśnie się też rzadziej po prostu pojawiała. Czyli można powiedzieć, że w sumie największą szansę, gdzie znajdziemy sobie kokę, znajdziemy w schowkach w dwuosobowych. Co za tym idzie, tylko tam należy w takim razie tego najlepiej szukać.
i nie zastanawiać się, czy gdzieś tego nie ma na wyspie. Bo szansa na to, że to znajdziemy, po prostu bardzo mocno nam spadła. To wbrew pozorom jest dosyć istotne, ale też chciałbym wam powiedzieć, że są tylko i wyłącznie dwa schowki na całej wyspie. To ta informacja w zasadzie może nam się przydać, jeżeli będziemy pamiętali o tym. Otóż dlaczego? Bo jeden z tych dwóch schowków możemy otworzyć sobie samemu na finale. Jest po prostu błąd, nie wiadomo dlaczego, tylko ten da się otworzyć, ale nie został załatany. Przynajmniej jeszcze. Że już w najbliższej przyszłości w końcu zostanie to załatane, bo to od premiery w sumie jest zepsute, więc wtedy to jest jedyne miejsce, gdzie mamy szansę zdobyć w sumie najlepszy łup, albo mieć największą pewność, że on tam będzie. O, może tak, mamy największą pewność, że on tam będzie, bo tych schowków troszeczkę tutaj jest na tej wyspie, no ale chodzi o to, że właśnie mówię, dlaczego one są we dwóch, bo jedna osoba po prostu otwiera dźwigienkę, a drugi może wejść. Dobra, także ja już przygotowałem sobie cały napad na Kaję Peliko, więc teraz ja wam to pokażę, jak to generalnie wygląda, kiedy będziemy mieli sobie pełną torbę. Więc na samym początku na głównym lotnisku mam jak najwięcej zioła zebranego, więc będzie mi najłatwiej zrobić zioło. W sumie jak tak patrzę na tę mapę, to ten. Kasy tak w sobie mało się bardzo tutaj zrespiło. Bo to trochę tych kupek kasy będzie potrzeba, a więcej zioła mi się zrespiło niż w sumie czegokolwiek innego. Mniej więcej 3 kubki zioła będzie nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli mieć maksymalną torbę. Akurat tutaj mam, nazwijmy takie cudzysłów, szczęście, że udało mi się trafić. Tyle wszystkiego obok siebie, mówię, szkoda, że akurat tyle kasy mi się tutaj nie trafiło gdzieś blisko. W ogóle nawet nie wiem, czy ja mam tyle kasy, żeby w ogóle mieć z niej elitę, czy w ogóle to jest w ogóle możliwe, że aż tyle mi się tego zrespiło. Popatrzcie, samej oto kasiory mamy, znaczy samego zioła mamy tutaj trochę ponad 300 tysięcy będzie. 375 tysięcy, jednakże ja tutaj wam pokażę teraz właśnie wartości, jakie są minimalne i maksymalne tego zioła i będziecie mogli sobie sami ocenić, czy mamy dużo, czy mało. Bo po zebraniu tego wszystkiego już mi się nic nie pojawia na mapie, no bo nie ma. Więc sami ocenicie, czy to dużo, czy mało. A ja robię restart i teraz poszukamy sobie kasy. Kasa zmieniła się z 80,5 tysiąca do 92,5 tysiąca. Dobra, jeszcze raz. Kasa generalnie też spada o 10%, jak tutaj widzicie na tych wartościach. I teraz przejdźmy sobie w takim razie do tego schowku, który można otworzyć sobie samemu, mimo że on jest tylko dla 2 osoby. No i dobra, tutaj jest tylko w sumie jeden strażnik i nikt w zasadzie tutaj nie przechodzi, nikt tędy nie przejeżdża, więc akurat ten schowek jest praktycznie bezpieczny. Jednakże tutaj mamy kamerkę, którą warto by ją było sobie ściągnąć, mimo że patrzcie, to jest podwójna w ogóle kamera się zrespiła, więc jeszcze śmieszniej. Zamiast tego ten gościu tam może patrzeć, ale patrzcie, tutaj jak robimy tę samą sztuczkę, czyli klikam przycisk, jakimś cudem ta brama się otwiera, nie? Tam ona się nie otwiera, tutaj się otwiera i widzicie, mogę normalnie sobie wszystko podnieść tutaj samemu. Dlaczego? Nie wiem. I też oczywiście tutaj wam już napiszę, ile się z tego dostaje, żebyście już też wiedzieli. I w takim razie przejdziemy sobie do rezydencji. No i dobra, w samej rezydencji oczywiście do zebrania mamy złoto, które pozostało w tej samej wartości. Obrazy, które tylko respią się w rezydencji. I wam też tutaj napiszę, ile teraz się za te obrazy dostaje. Ale nie, to nie jest jedyne, co się zmieniło w rezydencji, gdyż jeszcze uległa nawet zmianie. Można by wręcz powiedzieć, że bardzo, no, nietypowa rzecz, bo nawet zmianie uległ Cypher Rubio. O dziwo, nawet Cypher Rubio nie został bezpieczny, bo zostało z nim zmienione to, że teraz minimalna ilość kasy jest. W zasadzie cały czas było tyle samo z niego jest, czyli tam było. Wcześniej było od 50 do 100 tysięcy, teraz jest od 20 tysięcy do 100 tysięcy, więc rozstrzał jest znacznie większy, więc wszystko nie jest bezpieczne już na Kaję Peliko, mówię dosłownie. Każda rzecz jest bardzo mało bezpieczna. Nie wiem, czy tego chroniarza bym dużo nie zobaczył, więc muszę szybko się uwinąć. A, nie zdobyłem klucza. No to ja mam dopiero tutaj problem. Musiałbym naprawdę bardzo szybko się uwinąć ze wszystkim. O, jeszcze lepiej. Czyli kluczyk jest na basenie. Dosłownie. Ci goście na basenie mają kluczyk. No dobra, mamy kluczyk, ale teraz muszę się pozbyć dużego, bo duży niestety będzie zagrożeniem teraz dla mnie. Bo on będzie w stanie mógł już zobaczyć tego gościa. W ogóle kogokolwiek będzie mógł zobaczyć, a to jest bardzo, nazwijmy to, niekorzystna sprawa. Dobra, nikt nie usłyszał strzału jednego w ziemię, więc teraz damy radę już uciec. Dobra, zaczynamy włam do drzwi i zabieramy łup. No i dobra, mamy to, zabieramy
Widzicie, 1 200 000 mamy po zebraniu wszystkiego, co najlepsze praktycznie mogę, a to jest, przypominam, praktycznie drugi najlepszy łup, jaki ja mogę w ogóle podnieść na tym Kajopliko. Praktycznie mówię drugi najlepszy, bo jedyne, co jeszcze lepsze mogę mieć na tym Kajopliko, to tylko diament, a to jest praktycznie drugi, jaki mogę mieć tak normalnie, bez jakiegokolwiek eventu, bo pantery można powiedzieć, że się nie liczy. Pantery nie liczymy. Więc zobaczmy, ile w takim razie na takim drugim najlepszym łupie mogę zarobić sobie gotówki. No i dobra. Także teraz będzie chwila prawdy. Oczywiście około tak 12% zabierają sobie boty. Można by powiedzieć, że jeszcze więcej bym zarobił, gdyby był to poziom trudny. No bo wiadomo, dowody, te obligacje byłyby warte jeszcze więcej. No ale no. Mamy poziom normalny, więc także zobaczmy sobie. Tu tam potencjalny łup to nigdy nie jest ważny. Faktycznie zrobiłem prawie że 1 100 000. No byłoby jeszcze elita, ale elity nie mam, ale byłoby na normalnym 50 000, więc przekroczyłbym zwyczajnie 130 000 bym miał. Kasa z Kajopliko spadła gdzieś tak w okolicach, skoro główny łup spadł o jakieś 30%, dodatkowe cele o 10. No ja to... Tutaj nie ma za wiele, co można by powiedzieć, nie? Milion jest! Ale na najgorszym łupie myślę, że nawet 1 000 000 nie będzie do osiągnięcia. A skoro nie będzie nawet 1 000 000 do osiągnięcia, to premia na napady z warsztatu pomoże nam zarobić znacznie więcej niż aktualnie, robiąc sobie Kajopliko. Co prawda Kajopliko mimo wszystko to jest cały czas dosyć dochodowa akcja, bo jakby celem nie jest tego powiedzieć, że słuchajcie, tego już się nie opłaca kompletnie robić. Jest to znacznie mniej dochodowe, trzeba jeszcze dojść 75 000 straty w przypadku wyższego kwoty rozpoczęcia tego wszystkiego, więc jeszcze trzeba doliczyć 75 000 mniej. Więc no, 1 000 000 mamy przy drugim najlepszym łupie. No mniej się dostaje znacznie, trzeba to powiedzieć, że znacznie mniej dostajemy, to trzeba przyznać. Jednakże cały czas to nie jest aż tak zła akcja, żeby nie było warto tego robić. Jednakże, jeżeli chcemy się skupić wyłącznie na jak największej gotówce, samo Kajopliko nam nie pomoże. Jednakże da już nam cokolwiek, żebyśmy mogli kupić następnego, bo mimo wszystko Kajopliko, mimo że się zarobi z niego mniej, jest cały czas prostym napadem. To nie zmienia tego zdania. Jednakże teraz metodę zarabku, bardziej bym powiedział, że teraz już nie przyjmuję samo Kajopliko, a wracamy się do tyłu. W sumie mówiąc wracamy się do tyłu, to ciężko inaczej to powiedzieć, bo nie da się wracać do przodu. No ale mamy powrót. Gramy teraz powrotem napadę na kasyno.